wymyśliliśmy... Otworzyć biznes na Filipinach, znaczy otworzyć jak otworzyć, bo w sumie kupić. Znalazłem resort, nieduży, ale bardzo fajny. Zaryzykujemy i zrobimy zbiórkę. Co damy w zamian? Dostęp do... Pro osób z plemienia Badział, tego samego plemienia, z którego pochodzi moja żona. Czyli możesz po prostu kupić sobie dziewczyny za 50 zł. Jednorazowa wpłata. Plus... Różne takie lifehacki, w których będę mówił, dlaczego używam oleju kokosowego do smarowania tyłka po robieniu wiecie czego. Próbowałem bez, no i było cienko. Dlaczego używam antyperspirantu do smarowania włosów. Wymyśliliśmy... Gdyby ktoś był zainteresowany otwieraniem biznesu na Filipinach i chciał przeprowadzić ze mną konsultacje, są to oczywiście konsultacje płatne. Potrzebuję pomocy. Potrzebuję kogoś, kto będzie tłumaczył vlogi z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Chcę to robić na zasadzie barterowej. Ja tą osobę reklamuję. W opisie filmu jest tłumaczenie i linki do tej osoby. Wymyśliliśmy... Jest możliwość dla ludzi, którzy i tak planowali wziąć ślub z Filipinką, można to zrobić online. Wszystko jest w 100% legalne. Po prostu bierze się ślub online. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, jest zainteresowany, to piszcie do mnie na maila, który się tutaj wyświetla. Wymyśliliśmy... W związku z tym, że jest to tak emocjonalne dla niej doświadczenie i płakała nie pierwszy raz, ja się prawie popłakałem, jak ona mi to mówiła, miałem ciarki. Pytałem się, czy jest jakiś vloger Badział na Filipinach. Nie ma. Ona by była pierwszą osobą reprezentującą to plemię. Także chciałaby bardzo zostać vlogerką. Ja na tyle, na ile będę mógł, to jej pomogę. Ale potrzebujemy sprzętu do tego, żeby mogła zacząć, więc chcę zorganizować dla niej zbiórkę na 10 tysięcy złotych, żeby kupić jej komputer i kamerę. Już prawie mamy pełną kwotę, czyli 10 tysięcy złotych. Zakupię jej sprzęty i zrobimy z tego odcinek. Tak jak mówię, ja na tyle, ile mogę, to i póki tutaj jeszcze jestem, i póki tutaj jeszcze jestem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek inspiruje, co niektórych z was, niektórzy zrozumieją, że... Że to wszystko jest mocno zahachmęcone i chodzi o hajs. No i tyle. Ostatni tydzień zbiórki, więc jeżeli chcecie jeszcze pomóc, to zapraszam. Zakupię 12 07 rumu, papierosy i piwo.